Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sergeant Discard i w końcu udało mi się zaprosić Damiana. To ja, witam was wszystkich i przestań się śmiać z mojego sposobu synchronizowania materiałów. No, będziesz się chciał kiedyś wam, jak się będzie chciał wam pochwalić, to może kiedyś wam powiem, nie wiem, to tajemnica jest, także... Dym. Dobrze, gotowy? Tak, urodziłem się gotów. No, ja dobra, otwieramy paczki za 7,5, nie? Mhm. Okej. Okay. Już to... teraz? Tak, okay. Już u mnie leci. Dobra, kto trafi lepszą overallowo, to zaczyna. No, może jakiś róż, zobaczmy, Team Howard na paczce. Aha, no może być. Kogo trafiłeś? U mnie jest najwyższy overallowo 78 Lima. Też mam 78. O, 79, sorry, Ibisevic. A, się schował, jest. Na pewno, tak, on jest nieświecący. Jak kurde. Się schował? 79, dobra, to ja quicksorbuję to wszystko i tak, bo mi niepotrzebne. Dobra. Dobra, to może powiedzmy, kogo wystawiamy do quicksorbowania. Możesz zacząć. No to ja wystawiam pomarańczowego Quaresmę i Lewandowskiego. To jest napastnik reprezentacji Polski, gra w Bayernie Monachium. Second Inform. Tak, dokładnie tak. 89 i jest gotowy na sprzedaż. Mam nadzieję, mam nadzieję, że nie. Chciałbym go zatrzymać. A ja bym go chciał spikselować. Ty masz ciekawsze karty i ja również jestem zainteresowany. Miller i Marcelo, dwa tocy. Obaj warci około pół miliona, także podobnie do Motmove i do Second Informa tego Damiana. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobra, teraz sobie możesz zamieszać i dać te karty gdzie tylko chcesz. To jest taka rozkwina, nie? No, dobra. Już. Czekaj sobie, jeszcze jedną zmienię. Tak właśnie teraz nie wiem, czy zmienić, czy zostawić, czy tutaj dać, czy nie. No dobra, dałem tutaj. A właściwie, okej, okay, gotowe. Dobra, może ja go dam tutaj. Okej. Okay. Dobra, no to jestem gotów, czyli ja zaczynam, tak? Tak. Dobra. Boję się. Pierwszy mój strzał idzie w... Czekaj, ty miałeś... prawy napastnik. Nie. Czyli? Jest to jakiś Colio z Portugalii, nie trafiłeś. Colio. Czekaj, ty masz Marcelo oraz Millera, tak? Mhm. Prawy środkowy obrońca. Prawy środ... Czyli ten po prawej w środku, dobra. Chwilsom, jakiś toc brązowy, nie trafiłeś. Kurde. A blisko byłem, czy? Nie powiem ci. Dobra, dawaj. Czekaj, ja ci tak byś... Dobra, bramkarz. Nie, jakiś Joronen z Hull City. Kurde. Dobra. Prawy pomocnik. Jakiś Rusek. Bardzo, nie wiem, nie czytam nawet nazwiska. W każdym razie to nie ta karta. Kurde. Quicksand. Dobra. To teraz ja, tak? Mhm. Lewy pomocnik. Migliore z... chyba serię B. Co ty na ławkę dałeś? No gdzie oni są? Ty nie jesteś lepszy, więc... Dobra, napastnik, lewy. Svensson. Nie rób takiej ciszy. Dobra, prawy obrońca. Dawaj Roberta. Nie, Quaresma. Jest! Rysiek trafiony, dobrze. Man of the match, Ricardo. Jeden mecz zagrałem. Muszę go sprzedać? Tak, niestety. Za tą kartę mogłem mieć pizzę. Co? Damian kupuje za końce pizzę. Czajcie to? Sprzedany. No to możesz się odegrać teraz. Środkowy pomocnik ofensywny. SPO tak zwany i jest to jakiś Funtnes. Jak to?
Chilijczyk Toc, ale brązowy. Dobra, to może środkowy pomocnik defensywny. Kurry! Mówiłem, że to ma ba... No. Proszę, lewy. To miało trwać dłużej niż 5 minut. No nie! Quixel time. Nie. Jeszcze Jacob chce to ze mną na... No nie! Fakałem się. Poszedł? Czy jeszcze nie? Poszedł, no sobie. A, mam jeszcze Origiego, no. Jeszcze Bruno Fernandes jest. Ich nie chcę squixelować. Nie chcę. Dobra, dam ci jeszcze jedną szansę. Jeden strzał na koniec. Proszę bardzo. Możesz się odegrać. Bramkarz. Jednym strzałem. Bramkarz. Jesteś pewien? Tak. Gibson Toc, ale brązowy. Co ty dałeś ich na lewą obronę i napastnika? Tak. Co? Tak. Dałem Marcelo na jego nominalną pozycję i Müllera tak samo. Przepraszam. Lubię quickselować Lewandowskiego. Halo, halo? Dana się już nie odezwie. Nie mam nic do dodania. No nic, dziękuję bardzo serdecznie za odcinek. Szkoda, że tak krótko, no ja chciałem się pobawić dłużej, no ale... Ja też chciałem iść na swoje nominalne, nieważne. W każdym razie link do kanału Damiana macie pod spodem. Jeśli ktoś jakimkolwiek cudem jeszcze nie wie, kto to jest, to zapraszam bardzo serdecznie i polecam, także wbijajcie i subujcie. To były dwie pizze. To były dwie pizze. Ile jedna pizza kosztuje końców? No tak z 500 000 w zależności od kursu. Co? Dobra, dzięki wielkie, że zgodziłeś się wziąć udział w odcinku. I przepraszam za te dwa quixele. No cóż, widzimy się kolejnym razem. Jeśli chciałbyś się kiedykolwiek zrewanżować, to pisz, nie ma problemu. Teraz to jest mi głodno. Dobra, widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się, na razie. Żegnam, cześć. Dlaczego? Ja czułem, żeby... No nie.